jesteśmy na Mistrzostwach Polski w surfcastingu, takich prawdziwych, pierwszych, otwartych. Zbigniew, i co? Co powiesz? No, piękna organizacja, piękne puchary, jest o co walczyć. No. Jest o co walczyć. Sponsorzy nie dali plamy. I koło klub morski Władek też się postarał pięknie. Zobaczcie, tam flaga powiewa. Zrobię dla was taki film nagrany z ręki, ponieważ ja też dzisiaj wędkuję, więc musicie mi to wybaczyć, że ten film nie będzie taki mega wylizany. A tu Alicja? No jak zwykle. Tak, bez Alicji żadnych dobrych zawodów nie ma. Nie odbędą się. Nie ma lekko. Co my mamy tutaj jeszcze? Mamy już, zobaczcie, też bardzo fajną sprawę. Wszyscy wiemy, gdzie będziemy przez wszystkie 3 dni. Jest oficjalne losowanie za pomocą komputera. Każdy zna swoje stanowisko, a oprócz tego zobaczcie, co tu się dzieje. Są wydrukowane takie banerki. Dokładnie widać. I co? Masz dobre stanowisko? Dobre. Widać dokładnie, zobaczcie, gdzie są stanowiska, gdzie parking. Wszystko widać. Sektor A to jest. To jest. Ja mam dzisiaj 9, ty? No. Ja jestem tu. Nie, ja nie jestem na, ja sobie sprawdzam, wiesz, sektor. Pozdrawiam morską ekipę. To jest, tu będzie samo słodzenie, że organizator wspaniały. Tak, morska ekipa. Tak, więc. Więc tutaj nie robiłem. Zapewnia organizator. Także spoko, mamy jakieś glizdy. Mamy tubisy, mamy też śledzie. Naprawdę może być fajnie. Szum na plaży pokażę wam dokładnie, co jest w tym woreczku. I czy to się da zjeść, czy smaczne. Wiecie, że ja dużo nie łowię, natomiast Jacek, póki Jacku jeszcze się tura nie zaczęła, to możesz mi dać jakieś te wytyczne. Myślisz, że leszcz dzisiaj? Co? No wczoraj była podobnie ciepła woda, czyli myślę, że jeszcze leszcz, no jest szansa. Dzisiaj, tak jak widzicie, no słoneczka już nie ma, natomiast dostaliśmy od organizatora taki oto zestaw, 25 sztuk dendrobeny trójki. Tutaj mamy 35 sztuk dwójki, świeżutkie 4 tubisy. Mamy zdjęcia, jak je chłopaki poławiali, naprawdę szacun wielki. Co mamy jeszcze? Zobaczcie, mamy krewetki i mamy śledzie. Tak. No normalnie od groma tego i przypominam, że to jest tylko 5 godzin chyba. 5 godzin dzisiaj łowimy. Tak, 5 godzin łowienia, więc na 5 godzin łowienia to powinno w zupełności wystarczyć. Trzeba tylko no troszeczkę tak zaczarować, wiedzieć może jaka ryba, o której godzinie, jaka przynęta, to wtedy starczy. Pierwsza tura i powiem wam, czego mi najbardziej brakuje, to łożenia. No mistrzostwa Polski rządzą się swoimi prawami i tam jest Jacek, Frączek. No, mieliśmy okazję pogadać przed rozpoczęciem tury, natomiast no teraz co? No teraz możemy sobie obserwować się z takiej mniej więcej odległości. No nie jest to dosyć fajne, wolałbym tam sobie podejść,
pogadać, no wiecie, w końcu 5 godzin się jest tutaj na tej plaży. Natomiast można podglądać, czy ja coś wyciągnę, czy może nie. Natomiast na pewno nie wyciągnę, na pewno nie będę wiedział, na co łowi. Poza tym nie można się komunikować poprzez telefon, czy tam poprzez inne środki komunikacji. No dlatego tak troszeczkę działamy w ciemno. Mamy fajne tutaj piwo, nie, to piwo to nie dał niestety organizator, natomiast mamy tubiski bardzo fajne, świeżutkie. Mamy śledzie, mamy belonę, mamy dendrobenę czwórkę, nie, przepraszam, trójkę i dwójkę. No naprawdę jest fajnie. Ja tutaj próbuję troszeczkę na dendrobenę, a troszeczkę na belonę. I naprawdę się staram. Także mój team, Julian, Adam, Kołobrzeg, pozdrawiam. Gdzieś tam łowi we Władysławowie, gdzieś tam hen, bo ja dzisiaj jestem w Ostrowie. Mam nadzieję, że chłopaki coś tam już złowili, no bo musimy do góry. Mi się podobają te duże puchary, już się macałem, mieliście live'a, dlatego no, musimy coś z czymś wyjechać do domu, koniecznie. Flonderka. Całkiem zresztą spoko chyba. Taki patencik bardzo fajny. I wzięła na tubisę. Jeszcze zmierzymy, ile ma. O, całkiem fajna, zobaczcie. 23 cm. I do przodu. Nie będzie na zero. Kawka. Na ordynację chciałby się rzec. Słuchajcie, no wygląda nieciekawie, bo zaczyna nam błyskać się. O, właśnie to widzieliście. Mam nadzieję, że kamera to zarejestrowała. Na razie nie słychać grzmotów. No ale jeszcze do końca została taka dobra godzina i myślę, że jest opcja przerwania tej tury. No zobaczymy. Na tą chwilę mam jedną flądrę. I muszę powiedzieć, że ta plecionka daje radę, natomiast lepiej mi się chyba łowi na żyłce. Bardziej miękka, a tutaj czuć każdą muldę, która jest tam gdzieś na dnie. Może trzeba się do tego przyzwyczaić, bo to na pewno jest dobrze, że czujemy te muldy. To na pewno dużo więcej nam mówi o łowisku, natomiast trzeba się do tego przyzwyczaić. Pierwszy raz łowię na plecionkę, na surfa i mam mieszane uczucia. Dopiero co ją wrzuciłem, taka grubiutka, fajna flonderka. O. Proszę bardzo. Ciach, ciach. Zaraz zobaczymy, czy wyszło tak samo jak mi. 32,5. Nawet tak. Złóż ogon. Tak, tak. Złóż. 32,5. O, ha, ha. Nie będę na zero. Tak jest, zaraz ją uśmiercimy, ale to już poza kamerą, żeby was nie stresować. Jacek, nie przeszkadzaj. Ja to nic z tego nie ogarniam. Jacek, ty coś ogarniasz? Ja ogarniam wszystko, bo jeszcze nie wiem, czy mnie nie urżnięto. I co, państwo Wawrzyniak? Na zero. Zero. Dobrze, że córka nie przyjechała, nie? Pewnie by było lepiej.
Ty byłeś sędzią. Tak jest. I co? I jeden u mnie zawodnik zrobił 6 ryb. Właśnie? Tak. I to najmłodszy. Jaki sektor? Bulcza. Sektor C. Longin 5 ryb. Młody 6 ryb. To jednak ryby były. No to jesteśmy po pierwszej turze. Chłopaki byli w sektorze B, czyli to jest Władek Zachodni. Dokładnie. Tak, zjeżdżalnia, wiecie, plaża, zjeżdżalnia, te rzeczy i... No niestety zero. Zero. Też zero? Też zero. No ponoć nie połowili u was. No, słabiutko. Pięć ryb na cały sektor. Pięć ryb na cały sektor. Ja miałem jedną, byłem na sektorze A, to jest Ostrowo. Tam troszeczkę połowili. Ogólnie 25 osób z tych 80 coś złowiło. Ale na tą chwilę jestem na 15 miejscu indywidualnie, więc nie jest źle. Jest super. 2 metry ryby złowione. To jest. No, to do jutra. Cześć. Cześć.